A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Resurrected. No dobra. Zaawansowany stan trzeciego aktu. Będziemy walczyć z Radą Zakarum dzisiaj. Tutaj wszystko ładnie porobione. Zaraz wbijamy poziom 79. Ostatnio wpadła fajna broń dla najemnika. Także będzie ją dzisiaj testował na kosteczkowych potworkach, tak? Poza tym wpadła fajna runa, zrobiliśmy fajny talizman w kostce tam, wykorzystując formułę pewną, tajemną, także wszystko fajnie się układa. No i chyba od razu idziemy dalej. Tutaj miałem punkt nawigacyjny, trochę znowu daleko od tego przejścia, dalej, ale to nic. Musimy dostać się na groble. Wszystkie te lokacje poboczne, pomniejsze kaplice porobiliśmy. Te kaplice na grobli też porobiliśmy, czyli po prostu musimy tam wbić się do tego Travinkal. Najlepiej tak, żeby nie spotkać za wiele mobów po drodze. I najemnika, żeby nie zbagować sobie, chociaż jak byłby zbagowany na kosteczkowcach... No, też nie, wolałbym, żeby chyba nie był zbagowany na kosteczkowcach, żeby nie biegły do mnie. Dobra, nie klikam tutaj po drodze nic. Po prostu idziemy na groble, jakieś ptasiory po drodze. Dobra, jak wylądują, to wylądują, jak nie, to nie. No, są drzewa, no to, to fajnie, żeby jednak zabić. Okej. Najemnik dostanie na starcie miksturkę. Nawet dam mu fioletową, mamy dużo. Trochę się cofnę może, potem... No, po dobry początek najemnik się nam zawinął. A szybko go pojechali, co? No dobra, jak go wezmę... Dobra, zabiję to drzewo już osobiście, jakoś. Tutaj, bezproblemowo. Nie chcę się cofać po najemnika punktem nawigacyjnym, bo znowu go będę musiał tutaj jakoś wyprowadzać naokoło, żeby się nie zbagował. On będzie chciał w to drzewo wchodzić, nie będzie chciał wychodzić tamtędy. No wiecie, jak to jest z praktyki, nie? Z najemnikami nie ma tak łatwo. Ja tutaj sobie sam te drzewa już porobię. Obrona co prawda spadła, no ale jakoś tutaj dam radę. Ten ptasior trochę przeszkadza, bo ma niewrażliwość na błyskawice. Dobra, jedziemy. Cyk. Berserker. Ja też tu jestem berserker, prawdę mówiąc. Dobra, myślę, że najemnika można już brać. Zaraz ten poziom wpadnie. No i ciekawe, jak tam z kosteczkowcami w kazamatach będzie. Zobaczymy. Fioletowych ci u nas dostatek, jak zwykle. Kane, coś ciekawego do powiedzenia ma nie bardzo. Ormus po staremu, miksturki jakieś mamy. Dobra, wszystko jest w porządku. Był tam jeszcze jakiś jeden champion? Czy niekoniecznie? 1129 punktów zdrowia. Czy ten Gidbin jest ciągle zbagowany? Nie, tam widać go, on jest taki ciemny teraz. Bo wiecie, dawniej to właśnie nie było go widać za bardzo. Czasami, a czasami było go widać. Zależnie od tego, jak się podeszło do tego problemu gidbinowego. Dobra, jest tu jeszcze jakiś ptasior. Czy tam idzie jeszcze jeden champion, czy nie idzie? To nie jest champion. Dobra. Dobra, no nie chcę tutaj z nimi walczyć, chcę się wbić na groble po prostu. Ale najemnik z nową bronią, patrzcie, no tutaj nawet sobie radzi, nie? Idziemy na groble, zobaczymy, czy tym razem będzie strażnik świątyni. No jeszcze jakiś sługus tu wyszedł. Z błyskawicami. Najemnik gdzieś tam chodzi. No dobra, no tutaj trzeba zachować znowu ostrożność. Coś mi nie idzie to wbijanie się na groble na razie. Tutaj trzeba zachować wielką ostrożność. Nie mamy żadnych przewężeń. Ptasiory ciągle tu latają i powodują podział obrażeń. No, wraca się. Może tu będziemy walczyć, tylko jakby co, to nie mam gdzie uciekać. Znaczy, no mogę uciekać do kanałów i wyjść inną drogą, zajść ich od tyłu. Takie strategie, nie? Dobra, nie wiem, trzeba tu walczyć. No idzie, dobra, idzie ten boss, to już tam jakoś porobimy. Niewrażliwość na zimno i zaklęte błyskawice, będę go trochę wolno bił. O, ma jeszcze zaklęte zimno, ale spoko, błyskawice i zimno to jest to, na co mamy największą odporność. Klepiemy. Spalenie many. Teraz dam mu fioletową. Jeszcze jedną, niech on to wytrzyma. Wytrzymał, dam mu czerwoną.
Dobra, dam mu jeszcze jedną fioletową. Mamy dużo, trzeba je zużywać w końcu. Mamy level, co najważniejsze. Trzy fioletowe zeszły na najemnika. W dzisiejszym odcinku pozbywamy się fioletowych, tak? No dobra. No to skoro już tutaj stoję tak z tym poziomem, to tak, odpalmy sobie tarczę. Jak to wygląda? 72, no to trzeba podbić. 74, 74, 75, no w końcu. I teraz w żywotność już znowu po staremu dajemy. A tutaj miałem jeszcze w te błyskawice iść teraz dalej ostro. No dobra, niech będzie. Obrażenia od błyskawic ciągle rosną. Tak to wygląda w tej chwili. Myślę, że całkiem nieźle przy tej szybkości ataku oraz jeszcze z uwzględnieniem palca goblina. To jest naprawdę fajnie. No, celność też mamy bardzo dobrą. Zarówno to zmniejszanie obrony wrogów, jak i te procenty teraz z hełmu wyciągamy fajne. Tylko bazy skuteczności nie mamy dużej, ale no, sama ta zręczność, której sporo dawałem, to też nam zapewnia tej skuteczności, powiedzmy, że przyzwoitą jakąś tam wartość. Dobra, wbijamy w końcu na te groble. Bo ile można, co? Zobaczymy, czy będzie strażnik świątyni. No, znowu drzewa jakieś. No nie, no jeszcze jeden bosior jest tutaj. Zaraz tam do niego pójdę. Zaraz tam go załatwimy. Hydrza czaszka. Trzymam jedną w skrzynce, nie? Taką z trzema... Z trzema czy z dwoma? Z dwoma, nie? Z dwoma gniazdami. Dobra, klepiemy tego bossa. Znowu spalenie many. No, uciekają sobie. Podział obrażeń. Oto i boss. Bez fioletowej miksturki. Skrzynki nie otwieram. Studnie mogę sobie zaliczyć, czemu by nie. Tu już otwieraliśmy wszystko, dobra. Idziemy, podejście kolejne. Zobaczymy, czy będzie strażnik. Dobra, i od tego momentu powiedzmy, o od tego nie ma strażnika. Już normalnie wszystko otwieramy. Mamy kapliczkę odporności na trucizny. Są fanotycy. Jakoś mnie to nie dziwi. Zobaczymy, czy tu jakiś straszliwy bosior gdzieś będzie na starcie. Niewrażliwość na zimno. Idziemy ogólnie do punktu nawigacyjnego. Znaczy samego trawinka nie będę obchodził, bo to za dużo upierdliwców jest. Też mamy bossa. Dobra, no spokojnie. No bossa jak zobaczyłem, to trzeba załatwić. Dużo upierdliwców tych z meteorytami, właśnie z tych z zimnem. Okay. O, właśnie będzie leczył. Nie chcę też ich tutaj za dużo zwabić, no właśnie. Ale już jest podział obrażeń, już teraz z leczeniem nie nadąży, także możemy tutaj zabijać. No właśnie, przyszli jeszcze ci z ogniem. Jeden się tam trochę zaklinował, troszkę się cofnę. Bo mi to zdrowie trochę za szybko zaczyna już schodzić. Dobra. Zaraz ich tu porobimy. Tutaj zimno, tak? Dobra, pokonane. Pójdę do tego jeszcze. Będzie z głowy. Dobra, ogień mamy. Ogień mamy na razie z głowy. Ci postanowili uciekać w drugą stronę. Tam jest ten bosior. A, nie zdążył go wyleczyć. Zobaczymy, czy tutaj zdąży wyleczyć. A, ucieka. Dobra, idę do niego. To jest tak, to jest zimnem, czyli bijemy błyskawicami, widmowe uderzenie, odporność na magię, zaklęty, zimno, słaby. Ma teleportację wbudowaną, zawsze. Tajemnik sobie postanowił tam walczyć gdzieś. Aha, już ich tam ściągnął dużo. Wycofam się z nim. Ściągniemy ich tutaj troszeczkę. Okej, przerzucamy się z powrotem na zimno. I klepiemy. Zanim ten lód sobie wezmę, to jeszcze... Aha, tu jest sługus kolejny, dobra. No dzieje się tutaj. Błyskawice odpalamy, tak? Wracają się do bossa.
No dobra, to są czysto elementarni, oni tam z łapy z bliska to za wiele nie robią. Dlatego mogę tutaj śmiało do nich podchodzić. O, 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 jest, wyjątkową siłę ma. To tak a propos ciosów z łapy słabych. Się tam wycofują, wężowa zbroja. Idę sobie po miksturę wzmocnienia, od razu załatwił już ten lód tutaj. Chyba tamtego olać, to jakaś studnia jest w ogóle. Nie zauważyłem im w ogóle. Nie, nie, tutaj zimno. No, coraz mniej. Tutaj nic ich nie wskrzesi. Każdego zabitego mamy po prostu jednego mniej. Gdzieś tutaj pouciekali. No, już leczenie uskutecznia. To szybkie leczenie uskutecznia. Dlatego mówiłem o tym, że Ravincal jest upierdliwe na Helu. Istoty takie mobilne, uciekające, leczące. Ale to i tak nic w porównaniu do tych pierwszych wersji. Tam to się dopiero działo w Ravincal, jeżeli ktoś pamięta, co się mogło właściwie dziać. Okay, tutaj ładnie ich robimy. Dobra, pokonany. Tutaj na razie mamy trochę luzu. Wiecie, jak będę tutaj ściągał członków rady, to wolałbym ten luz utrzymać. Tego też się pozbędziemy. Pokonanet. Już ucieka. Tego sobie załatwimy. Dobra, załatwiony. No, ale defensywnie dajemy radę przeciwko takim elementarnym. Zobaczymy, jak będzie z Radą i z Hydrami. Najemnik się pewnie szybko zawinie, jak zwykle. Dobra, czy chcemy coś tutaj jeszcze jakoś naokoło rozwalać? Czy coś nas tu widzi gdzieś? Zaraz idziemy jeszcze zaznaczyć punkt nawigacyjny. Tu są luzy, nie? Jeszcze coś tu jest. Trzeba się go pozbyć. Dobra, idziemy do punktu nawigacyjnego. Tędy. A, tutaj spokój. Ravincal. Przedostatni punkt nawigacyjny. Oto i nasz Bosior. Zwiał tutaj. Chciał uciec punktem nawigacyjnym. Pewnie do doków Kurast. Szmaragd bez skazy. Miksturki jakieś się tutaj zwracają. No, miksturki fioletowe. Będziemy tylko jedną na razie musieli zabrać ze skrzynki. Może zaraz jakaś wypadnie. Dobra, no spokojnie. Czekamy na węża? Hello. Jest. Czerw wodny. Dawid Czerw wodny. Tam jeszcze jeden. Dobra, bierzemy ich stąd. Tu fajnie, żeby pojedynczo sobie... O, tutaj są. Myślałem, że tam w środku będą siedzieć. A się przyczaili. No, dobra, zobaczymy. Oni się jakoś blisko siebie nie trzymają. Możemy ich po prostu rozdzielać. Zobaczymy. No, tu jakiś przyszedł sługa. Niewrażliwość na błyskawice. Okej. Okay. W sumie racja. Ale hydry piorą tego biednego najemnika. Piorą, jeszcze zatruty jest. O, się odtruł. Okej. Trzeba uważać, tutaj już trzeba uważać na tego z wybuchem zwłok. Z zaklętym ogniem. Tutaj to już musi go najemnik dobijać. No i to może być problem, bo on może tu uciekać, gdzieś biegać. Też się leczą czasami. Rzadko, bo rzadko. Kiedyś to się leczyli porządnie. W poprzednich wersjach, w tych pierwszych, teraz to tam o, dużo ich idzie. Tak, najgroźniejszy jest ten przed Mefistem, ten środkowy. Aha, tu jest z niewrażliwością na ogień członek rady. Taki trochę inny, tak? Damasceński miecz.
obrażeń. Hydry. Dobra, ten pokonany 4000 złota zostawił. Sporawo, co? Najemnik, to możesz mi go zabić? Może być w takowy sposób, nie ma sprawy. Czyli najemnik nową bronią będzie kosił kosteczkowców u Mefista, tak? To fal ze skazą, ale na sprzedaż sobie wezmę. No, jest Bosior. To jest ten ognistopalcy, tak? Coś tam. Zaraz spróbujemy go tutaj wziąć. To jeszcze nie on. O, klepnięcie ma sługus. Zwój miejskiego portalu przyda się. No jest wyjątkowa siła, zakręty ogień. Fajnie, żeby tu jakoś poszedł. O, 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 dobra, idzie dwóch. No, jeszcze sługus. Okej. No jest, zakręty ogień, wyjątkowa siła, przekleństwo. No, ten jakby walnął z tego wybuchu. Musimy go tutaj jakoś sobie dać bliżej. Te hydry też mogą rzucać przekleństwo, nie? Czy nie? Znaczy tak, czy nie? A nie, nie, czy nie? Dobra, trzeba go jakoś tutaj, no żeby jeszcze bliżej podszedł, bo jak zacznie tam uciekać, jak będzie miał mało zdrowia, to nie będzie przyjemnie. No, tam już klątwa jest, a mogę ją zdjąć. A to nie na długo, podejrzewam. No, możliwe, że to najgroźniejszy z nich będzie. A zimno trzeba tutaj dać. O, najemnik. Krwawienie. Aha, on już nie ma krwawienia. Dobra. Dam mu fioletową. Dawaj go. Tak! Ja, tutaj widać, że najemnik sobie normalnie radzi. Okej. Korbacz Kalima. Dobra, zabijamy się. Trzeba się ogarnąć. Zmontować korbacz. Znaczy, wolę Kalima zmontować. Jeszcze mamy dwóch członków do zabicia. Kane wie, o co chodzi tutaj. Dobra, zanim ich zabiję... Dobra, będę trzymał. Może ich zabiję za pierwszym podejściem. Weźmy sobie więcej mikstur. Tutaj mamy postęp. Tutaj jest w porządku. 17 tysięcy, to sprzedam. Dokupię sobie portali i zostawimy kamyczek. No tak, taki do transmutacji. Trochę nam się uszczupliło ostatnio tutaj w skrzynce. Dzięki temu, że zrobiliśmy, tam przelosowywaliśmy talizman, nie? No dobra, wracamy. Ravinkal. O, jeszcze nie koniec. Członków rady. A, siedzą tam. Jeszcze jeden sługus. Pomału. Znaczy wiecie, zakręty ogień może kolejnemu wylosować jako taki dodatek. To też trzeba będzie wtedy uważać, jeżeli by tak było. Ten ma niewrażliwość na ogień, czyli możemy go jechać błyskawicami. Nie uciekał. Demoniczne rękawice, wielkie berło. Nie, dobra, to berło. Aha, no rękawice mogę sprawdzić. No, słabe. W sumie wielkie berło też mogę od razu sprawdzić. Słabe. No to się wyjaśniło. Dobra, dawać mi tutaj tego bossa kolejnego. Co on tutaj ma? Przekleństwo ma znowu. Wyjątkowa szybkość tam była? Chyba wyjątkowa szybkość. Coś to są skłonni, żeby za mną biegać. Gdzie on się wycofał? Da fuk? Prawda?
tutaj stoi. Nie, to jest sługus. Ej, gdzieś się tu przyczaił. Może się utopił w tej sadzawce, nie? Tak jakoś bieg się pośliznął i ten wąż go tam zgarnął. Ej, no czemu się nie cofają? Dobra, bijemy go. Właśnie się bałem, że będzie uciekał i się leczył. Tam gdzieś jest jeden. On się schował. Przekleństwo, teleportacja. O. Podejdzie tu, czy nie podejdzie tu? Się wracają. Pewnie teleportacja mu zadziałała i dlatego się tam przeniósł. Wyjątkowa szybkość, spalenie many. Dobra, krewiemy, nic tu nie ma. Pomijając przekleństwo. No i nie ma uciekania. Nie ma uciekania. Gin! Dobra. Idę sobie klątwę zdjąć w studni. Wyobraźcie sobie, Saracena tak podchodzi do studni, wsadza głowę do studni, klątwa mu przeminęła, a po chwili tak szuka tej maski swojej, no nie? To gdzieś tam w tej studni, bo mu tam została. Takie saraceńskie przygody. Okej. No to jeszcze jeden. No chyba sam został, mogę tam iść. Chociaż seria pocisków przekleństwo. Co z tym przekleństwem mają? Wszyscy tu mają przekleństwo. Może nie da rady rzucić, chociaż zaklęte zimno pewnie... A, już dobra, wygenerował. Zaklęte zimno może zawsze zarzucić przekleństwo. Ta świątynia na nowo rozpali się blaskiem. Tak jak powiedział Saracen będzie. I tu sobie Saracen zamieszka ze swoim wojownikiem właśnie w tej świątyni. Znaczy ze swoim najemnikiem. Nic nas tu nie zaatakuje? Na odległość, bo to już nie bywa. Proszę mi klątwę wyłączyć. No, czy wolałbym, żeby kosteczkowców nie było na poziomie drugim? Bo na drugim teoretycznie będziemy więcej chodzić jeszcze w poszukiwaniu punktu nawigacyjnego. Nie tylko w poszukiwaniu przejścia. Dobra, pójdę znieść tę klątwę. Może od członka rady to ona jakoś wyjątkowo długo będzie trwała. Zostań na chwilę. Mam sobie posłuchaj. Przy okazji tutaj 30 tysięcy. No, fioletowe, wszystko gra. Wezmę jeszcze kilka mikstur. Okej. Teraz najemnik zdobywa poziom, tak? Czekamy. Ale on już ma te odporności naprawdę fajnie. Tutaj. No ale poziomów nigdy za wiele. Wchodzimy. Oto poziom pierwszy. No i tu już są takie wielkie... O, może tu gdzieś będzie przejście widać. Tu już są takie wielkie lokacje, nie? Czy to nam coś mówi? No nie, tutaj nie ma wejścia. Byłoby od razu widać, prawda? No nie wiem, gdzie tu iść. No, będę po prostu szedł przed siebie. No ciekawe. No tu będzie dużo skrzyneczek do otwierania. Pewnie wiele ominę, bo to tak ciemno i w ogóle. Cyk. Spisa uszkodzona. Dobra, są ci panowie mroku. Są kadawerzy. Nie ma kosteczkowców na razie. Ale mówię, wolałbym, żeby byli na tym poziomie niż na kolejnym. Oczywiście zawsze mogą być na jednym i na drugim i zazwyczaj tak jest. Dobra, wpadamy tutaj. Albo tutaj. No to się zaczyna. Się zaczyna taniec. Dobrze, że najemnik ma fajną broń. No tak przy dwóch stać to trochę nie bardzo już. Przy jednym to mogę tam jeszcze te miksturki jakoś łykać, nie? Dobra. Nie wiem, czy tu jest jakiś kosteczkowiec w pobliżu. Chyba nie ma. W każdym razie jest, to był poziom. Są na tym poziomie kosteczkowcy, kadawerzy oraz ci panowie mroku, czy guli, czy kto to tam. Dobra, skręcę sobie w prawo, może tu gdzieś będzie przejście. Bo tamto nie bardzo. Chyba nie. Uwaga, bije kosteczkowca, zobaczy. Sądzę, że to, co się teraz stało, to jeszcze nie był Max, co mógł taki kosteczkowiec zrobić, nie? No sobie to stanę z boku.
A najemnik fajnie, fajnie ich klepie tą nową bronią. Jest dobrze. Ważne, że trafia, że szybko nawala z niej. Naprawdę fajna broń się trafiła. Akurat przed kostyczkowcami. Trochę szybciej to pójdzie. A, tutaj fajnie. Jakieś stojaki. No ale to nie jest właściwe przejście. Najważniejsze, żeby najemnik się tutaj nie zbagował. Żeby te kosteczkowe potworki go nie omijały i nie biegały do mnie cały czas. To jest przykład najemnika lepszego, jeżeli nie jest zbagowany. Bo częściej to chyba właśnie łatwiej jest, jak się zbaguje, nie? Na starożytnych, jak jest zbagowany, to jest w sumie fajnie. Okej, kolejna skrzynka. A i pewnie poszedłem w niewłaściwą stronę i tak tu będę krążył. Ale kto to wie? Nie ma zasady, żeby to rozpoznać. Chyba to Lizman poleciał, nie? To jakieś mikstury odtajania. O, może tu? O, może tu? Nie. Nie. O, nie tu. Archoncka zbroja płytowa. No ale to mamy tutaj fajną, nie? 499. No weźmiemy na sprzedaż. Tutaj zamknięta skrzynka, kolejna skrzynka. No dobra, to nie to miejsce. No, tam też nie będzie przejścia, to w takim razie poszedłem w złym kierunku. Pójdziemy sobie tam. Może tak, pójdę tu i będę się trzymał prawej strony jednak, bo to nie jest to. Chociaż może gdzieś tam być blisko, no ale to... Nie wiadomo. Osior! Hej! Osior w kazamatach. Jemy sługusów. Odporności mamy, zdrowie jako takie mamy. Kostyczkowców nie widać. Trudka. Zimno. Wszystko tu mają. Chyba najemnik dostanie fioletową, dostanie jeszcze jedną czerwoną. Spalenie many, wyjątkowa siła. Zabić go. Tak. Święty pancerz poleciał u Mefista. Ej, a jakby tak eteryczny był, to a w ogóle najemnik by go nie mógł nosić, nie? 232 punkty siły wymaga. No jeszcze szkoda, że nie ma obrony zwiększonej jakoś tak ładnie. No ale święty pancerz poleciał, nie? To by była ta zbroja nieśmiertelnego króla, zielona. Tak? Święty pancerz. Tak? Tak, nie? Tak to rzadko leci, że nie jestem pewien. Ale tak było, no. Kiedyś mi poleciała zbroja nieśmiertelnego króla. Chyba nawet tą Amazonką, którą grałem na serii, ale to nie na serii mi poleciał ten pancerz, tylko jak tam sobie gdzieś tam chodziłem po rzece płomieni. Chyba właśnie na Amazonce. Czyli w czasach youtuberskich już takich, a nie tam jak sobie gdzieś wcześniej na studiach grałem, czy tam coś takiego. O, może to być to. Rodela w ogóle, ale to nie. To. Dobrze. No, fajnie, żeby tutaj nie było kostyczkowców teraz. Idziemy od razu zobaczyć. Cyk. Dobra. Jakiś takiś układ tu jest. Puste skrzynki na starcie. To mi coś mówi. Na razie nie bardzo. Co taka kapliczka many tu jest. No dobra, są kadawerzy. To w porządku. No nie. Kosteczkowcy! Dobra. Czyli stygijska pika idzie w ruch, tak? Stygijska pika naszego dzielnego. I tu się musi zarymować, ale nic mi nie przychodzi do głowy, nie? Bo nie jestem Adamem Mickiewiczem. Dobra, biję tego.
Nic, jest słaby. Dobra, najemnika tam klepią ostro. To dobre, że myślałem, że taki posiad tutaj idzie. 1000 idota by się tu przydały dla najemnika. O, albo dla mnie. Dobra, kluczyk sobie pozwolę wziąć. Nie muszę odtruwać. Jakaś ta trutka na razie potężna się nie wydaje. O, kapliczka many, dobra. Idziemy. Nie może tu być żadnych prastarych choradrimów, także spokojnie. Mogą sobie jak coś stygijczycy i kadawerzy, czyli nieumarli, chodzić. Dzięki. Aha, oprawcy jeszcze są. Niewrażliwość na błyskawice. No, groźni. Groźni potrafią być. Nekromanci ich lubią, nie? Sobie wskrzeszać. Zostanę w środku, ja tutaj wszystko wytankuję moim pancerzem, spowolnieniem, blokiem. Na razie za daleko się nie posunąłem na tym poziomie drugim. Cyk, poszło. Portal, dobrze. Ostrożnie, skrzynka zamknięta, portal. Wezmę sobie taką mniejszą miksturkę. Dlatego załatwię, najemnik tam ich chwilowo przytrzyma, chociaż wolałbym, żeby walczył tu przy mnie. Okej, zabiorę go. Czemu on jest... A, bo to sługos. Dlatego jest zamrożony najemnik. Czyli takiego bossa mam. Dobra, krypiemy. Uj, dobra, fioletowa poszła na najemnika. Dam mu tę mniejszą czerwoną też. Dam mu większą czerwoną. Boss popsute. Najemnik się trzyma. Dobra. Cisowa różdżka. Dzięki. Dobra, przydałoby się po miksturki iść, co? I od razu święty pancerz sprzedać za 35 tysięcy. Pozdrawiam cię. Coś tam było? Jakiś kamyczek mamy, dobra. Nawet możemy stransmutować podwójnie. Raz. I dwa. Okej. 35 tysięcy, 35 tysięcy, miksturki. No, nie ma antidotum tutaj do wzięcia. Alkor wszystkie zajumał. No ty cisową różdżkę fajnie by było sobie sprawdzić. Słaba. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, zobaczymy co tu idzie. Wygląda się tak dosyć lajtowo, nie? No, przyszedł tutaj jeszcze jakiś oprawca. W sumie to mogę z zimnem tu chodzić, nie? Cały czas. Troszkę wolniej będę zabijał kadawerów pewnie. Ale dobra, niech będzie. Tak, żeby się nie przełączać. Dobra, zobaczmy tu. Są stygijczycy. Ja sobie zabiję tego oprawcę. Aż stygijczyk też tu się czai. Najemnik dostał miksturkę. Dobra. Stygijczyk się rozwalił. Dobra, będę się trzymał tej strony. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Jednak to zimno wezmę. Jest kapliczka. Zdrowia. Łapka. W ogóle broń się psuje. Trzeba będzie Hratliego odwiedzić. Dobra, jednak te błyskawice tutaj wezmę. Dla szybkości. Gotycka tarcza, super mikstura leczenia. Gadam, że pójdę od razu, co? Bo... A może tutaj będzie jakiś punkt nawigacyjny albo przejście dalej? Może pójdę od razu do Hratliego.
Wezmę sobie fioletową miksturkę. Może zniosę tę trutkę, bo Hratli... A Hratli chyba też umie, nie? Jak to tam z nim było? To taki mag jest, specjalizujący się w metalach. To może i potrafi trutkę znieść jakimś cudem. Dobra. Zobaczmy tutaj. Aha, kadawerzy. Powtarzalna kusza. To nie jest boss. Załatwmy ich. Is easy. Niepotrzebnie najemnik wlazł w torutkę. Okej, tutaj zimno. Jakiś kostur Jo tam wypadł, nie? Do sprawdzenia. Okej. Kostur Jo, trzeba zobaczyć. Słaby. Ametyst bierzemy. Kolejna kapliczka zdrowia i tutaj... ślepy zaułek taki ze skrzynkami. Dobra, chyba żadnej skrzynki nie pominąłem. No to nie to wciąż. Też chyba nie będzie tu... ciężko tak trafić, ale... Trzeba próbować. A, kostyczkowcy. No, fajnie by ich było tutaj jakoś pozałatwiać. Najemnik, to twoje zadanie. O, kusza z 5 stotami. Dla barbarzyńcy taka specjalnie, tak? Pod jakieś potężne słowo runiczne. Pod barbarzyńcę z kuszą. Dobra. No nie, no tutaj jakoś mi się to nie widzi. Chodźmy może drugą stroną jednak. Jakoś tak tutaj zobaczymy. Może będzie lepiej. Aha, najemnik coś tu zobaczył, no to już chodźmy. Ile tu tych zwłok dorobili? Wcześniej tego tak nie było, nie? A nie, no dobra, były. Tylko teraz są takie bardziej soczyste, te zwłoki. Dobra. Trzymamy się tej prawej strony, powiedzmy. Aha, chyba Bosio, co? No to spowolnienie... O kurde. Spowolnienie nie zadziała na nich. Rozbiegają się troszkę. Dzięki. Ja przytrzymam tego bossa. No to zimno to mają, to jest strasznie gorliwe. Za dużo ich. Najemnik musi walczyć jakoś pojedynczo. Spróbuję go ustawić. Nie. Nie. O, stój. Może jakoś tu? Dobra, spróbujmy tak. Bosior tutaj jest. Tych fioletowych mu trochę już dałem. Ale radzi sobie. Oni tak tutaj będą podbiegać. Jest, załatwił kolejnego. O, klepie bossa ostro. Dobrze mu idzie. Jest, boss załatwiony. Fazowe ostrze poleciało. No to zimno mają. To jest takie upierdliwe, ale dobrze sobie poradził. Myślałem, że mu to trochę więcej zajmie czasu. No jakoś z tymi kosteczkowymi sobie tutaj radzimy, nie? To jest ten od bossa. Wolałbym, żeby najemnik go zabił. Poszło.
jeszcze jacyś. Najemnik się rozkręca z dźgnięciem. W ogóle, aha, na 80 poziomie zobaczymy dokładnie, jakie tam poziomy ma tych swoich skilli, aury oraz dźgnięcia. Fajnie, że teraz to można sobie podglądać u niego. Sprawdzać te poziomy, obrażenia. Jak to tam wpływa, nie? Na wszystko. Mhm. Może gdzieś tu? Skrzynka. Dobra, dużo tego. Muszę się solidnie cofnąć. No, zrobimy tak, żeby go gdzieś tam nie zblokowali, żeby się nie zbagował jednak. Jeszcze raz. Oho, coś tu przybiegło. Dobra, to nie są sługusi na razie. Jakiś tam bosior też biegł, nie? Aha, dobra. Aura też zabija przecież. O, jakoś tu, żeby sobie stanął, jest dobrze, no, trochę go biją, co ten boss, aha, ma wyjątkową siłę, ma widmowe uderzenie, fioletową mu znowu dałem, myślę, że wykorzystywanie fioletowych w kazamatach Mefista, to nie będziemy za tymi fioletowymi płakać, nie? Jest dobrze, zwłaszcza, że jedna się zwróciła tutaj, monarcha. Okej. Monarcha. Mamy królewską tarczę. Teraz monarcha, tarcza też. Tak po królewsku ostatnio, jeżeli chodzi o sloty na tarczę. Dobra, to jeszcze nie koniec. Dzięki. Dobrze. Identyfikacja do zidentyfikowania monarchy. Okay. Dajesz. No trochę więcej zdrowia mają, jak to są sługusi. Okej. Dobrze idzie. O, tutaj jakiś skręt. Dzięki. Więcej kostyczkowców. Ale to nie są od bossa, pójdzie trochę szybciej. Tam jest skręt, tam coś może być. No w sumie tutaj przejścia nie było, ale tu mógł być punkt nawigacyjny. Chociaż ja wiem, taki układ. Bo jeszcze musimy znaleźć punkt nawigacyjny na tym poziomie. Dobra, załatwiłem tego kosteczkowca. Nic się nie stało. I nic mi się nie stało. Miałem serce w przełyku, lecz nic mi się nie stało. Dzięki. Dobra, pomogę mu trochę. Ups. Dobij go. No. Okej. No co, szukamy dalej. Nic nie idzie. Coś bossów aż tak dużo to tu nie ma na razie. Pewnie skumulowali się w jakimś miejscu. Jednym i się na mnie rzucą wszyscy. Dobra, jest kadawer. Dawno go nie było.
Dobra, najemnik bije kostyczkowców. Ja biję kadawerów, dam mu już teraz miksturkę, wejdę w krótki, bo chcemy szybko pomóc. Duże kazamaty, co? Hyperion. Dobra, różdżkę też sprawdzimy. Niech najemnik zabije tego Stygijczyka. Różdżka słaba, chodźmy tutaj. Jestem przeciążony. No, szkieletową głowę też zobaczymy. Zamęt. Zamęt to jest to na 18? Nie, zaraz jak to było. Nie, to było gdzieś tam wcześniej. 12 albo 18 chyba, nie? Poziom. Nie, czy zamęt to było to z 24 w lewym dolnym rogu tam. Jak to się nazywało? Nie, to była fascynacja tam. To się nazywało fascynacja. O, dobra, kadawerzy. Poczekajmy chwilę, niech podejdą. Może tam coś będzie ważnego dla nas. Wielki talizman. No to może być ważne dla nas. Okej. Jaki poziom lokacji tu jest? Może ktoś tam sprawdzić? Pewnie dosyć wysoki, co? Cała rzeka płomieni to będzie Areas. Może tam coś fajnego nam poleci. No i sanktuarium też będzie Areas. Okej, robione. Korona uszkodzona. A mam wrażenie, że Stygijczyków jest więcej niż innych typów istot, ale pewnie dlatego mi się tak wydaje, bo im poświęcamy najwięcej czasu i po prostu najdłużej ich tutaj widzimy wszystkich. Taka iluzja. Claymore. Ale mało zamkniętych skrzynek na klucz, nie? Tak jakoś się trafia. Zazwyczaj to te klucze jakoś tak szybko schodziły, a teraz... dobra, są takie demony. Oprawcy, kupiemy. Miła odmiana od kosteczkowców, tak, nie? Tu mamy dużo skrzynek. Czy one są strzeżone? Jest stojak. O, tu jest takie fajne pomieszczenie. Dobra, może najpierw tego rozwalmy. I jego kolegów. Ten tam gdzieś naokoło idzie jeden. Szybkie ataki nawet mają, co? Mimo tego spowolnienia. Dobra. Hierofanckie trofeum. Sprawdzimy sobie. Mistrzostwo, krwawy golem. Dobra, to zostawimy, tamto nie. Jednak, skoro to nie fascynacja, to... to ten zamęt sobie darujemy. Dobra, chodźmy tędy. To boss jakiś? Nope. To nie boss. Okej.
To też nie boss, ale chwilkę poczekajmy, żeby nie ściągnąć jakiegoś bossa tam do nich. Teraz. I kolejny stojak widzę. Yatagan też chciałoby się go wziąć, sprawdzić. Dobra, chodźmy się ogarnąć. Zobaczymy ten talizman przede wszystkim. Może jakiś fajny jest. Najlepiej jakby miał dużą odporność na zimno. Z tym zimnem to ja mam tutaj trochę takich przepraw, no słaby. 35 tysięcy, 7200, tu też trochę złota wpadło. Dobra, uzupełniamy miksturki. Jedna fioletowa. I wracamy od razu. Kurde, chciałem w tym odcinku Mefista załatwić, ale jakoś tak wolno to idzie, co? No, zobaczymy. Fajnie jakby. Jakby się udało. Nie, dobra, wiecie co? Tutaj zakończymy odcinek. Ja to sobie jakoś podzielę. I od razu sobie nagram kolejny z tego miejsca, jako że mam troszeczkę więcej czasu dzisiaj. Także tutaj kończymy w następnym odcinku. No raczej bijemy Mefista już, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.